To gdybyście jakimś cudem siedzieli pod kamieniem przez ostatnie parę dni, to GitHub jest za darmo dla teamów. Czego nie należy rozumieć tak, że GitHub jest w pełni za darmo i wszystkie feature'y Enterprise są dla was za darmo. Bynajmniej plany Enterprise dalej istnieją, ale jeżeli macie teraz team deweloperów, wydaje mi się, że chyba nieograniczony, nie pamiętam, czy jest ograniczenie. Nie ma ograniczenia. To możecie mieć teraz prywatne repozytoria na GitHubie za darmo. I to jest coś, co kiedyś było dla mnie dużym wyznacznikiem, nie wiem, czy mieliście podobnie, między GitHubem a Bitbucketem. Bitbucket, darmowe repo do 5 userów, sztos, nie? GitHub raczej publiczne rzeczy. Teraz nie muszę się w ogóle ruszać z GitHuba. Także... A wiesz co, jak jesteś... To jest też trochę cios w GitLaba, bo oni jakby też powoli zdobywali ten rynek właśnie prywatnych repo dla zespołów. Mm-hmm. I bardzo szybko też zresztą na swoim blogu odpowiedzieli artykułem, który porównuje, że GitLab ma nadal trochę więcej feature'ów za darmo. No ale widać, że ich to bardzo zabolało. Zresztą no, nie dziwię się, to jest... Na taki ruch, na zrobienie tak dużo rzeczy za darmo, to mała firma raczej sobie nie mogła pozwolić, ale Microsoft ze swojej pozycji, super, super ruch. W ogóle świetna sprawa. Wiecie, ale to poszło jeszcze więcej, bo jeśli widzieliście, oni też obniżyli pricing, bo teraz ten płatny plan, to wcześniej to było 9 baksów za miesiąc, teraz to jest 4 baksy za miesiąc. Także mega duże obniżki. Duży portfel, żeby sobie pozwolić na to. Wydaje mi się, że tutaj też próbują po prostu... uszczknąć trochę tego torta do pracy zdalnej i tak dalej, który się powiększył siłą rzeczy przez ostatnie kwestie związane z pandemią. Ktoś się pyta, Kacper Augustyniak, co to znaczy team na GitHubie? Team to jest, wiesz, można, parę... na GitHubie można stworzyć organizację. Ja ci wytłumaczę to jako pary. Masz jedną osobę, drugą osobę. Jak masz... Nie brnijmy. Tak. Ale tak, Michał, zacząłeś dobrze mówić z organizacjami. Można stworzyć organizację, w której jest więcej niż dwie osoby i wtedy jako organizacja publikować kod i w tej organizacji może być dużo ludzi teraz za darmo w prywatnych repo. Przykładowo, jeśli wejdziecie na stronę www.śniadaniesprogramowanie.pl, to przekieruję was na repo na GitHubie, na którym są nasze odcinki i linki, i to repo jest w organizacji Śniadanie z Programowaniem. I w niej znajdziecie członków mnie, Michała i Bartka, i w ramach tego teraz moglibyśmy za darmo tworzyć prywatne repozytoria i je rozwijać jako zespół i mieć do tego pełen dostęp. Czyli generalnie świetna sprawa dla firm, startupów. Projekt studenckich też. Ja teraz myślę, że mało kto się zdecyduje właśnie na Bitbucketa i GitLaba, przy tym jak GitHub prężnie tutaj się rozwija i działa i się otwiera. Znaczy, wiesz co, to w pewnym momencie ucichnie. W sensie ja na przykład z GitLaba korzystam od bardzo długiego czasu i miałem sporo oporów, żeby przeskoczyć na GitHuba. I w sumie... W tym momencie nie ma dla mnie większego znaczenia, z której z tych platform korzystam, a może się okazać, że w pewnym momencie wyląduje gdzieś jakiś feature, albo na przykład trafię do projektu, gdzie zespół już korzysta z konkretnej platformy. I nie powiedziałbym, że tutaj jedni ukradną drugim, jeżeli chodzi o użytkowników. Może nowych userów. Ktoś będzie się zastanawiał, co wybrać, to ostatnio było kilka newsów a propos tego, że GitHub rzucił kilka fajnych feature'ów, albo że to jest za darmo dla zespołów. Ale dla mnie na przykład GitLab wygrywa zaufaniem. W sensie tam rzeczywiście były takie sytuacje, że jak coś poszło nie tak, to na żywo pojawiły się twarze, które rozwiązują wasze problemy. Tak? Oni się spiknęli, zrobili live'a i pokazywali, jak wychodzą po prostu z grubego fuck-upu i moim zdaniem tym wygrali jakby sporo zaufania społeczności. Powiem wam, że dla mnie taką odczuwalną różnicą, między pracą z GitHubem a Bitbucketem w tym wypadku, bo na Bitbuckecie pracuję praktycznie od lat. No, wcześniej pracowałem na staszu, także jestem głównie do tego przyzwyczajony. To są pull requesty. Moim zdaniem Bitbucket ma o niebo lepszy tooling, jeśli chodzi o pull requesty, o wiele lepiej się to robi. Tam też było dużo iteracji. Używałem wcześniej, nie wiem, czy mieliście okazję, Crucible,
I jeszcze FishEye'a. Tak, FishEye Crucible. Kiedyś używałem. To moim zdaniem teraz porównanie, w tym momencie nawet, Bitbucket versus GitHub. Bitbucket o wiele lepiej mi się czyta te PR-y, ma o wiele lepszy tooling. Tutaj, jeśli kojarzycie, jest taka płatna wtyczka do Chroma. Okto coś. Tak, masz... Co ona robi, ta wtyczka? Ona pokazuje ci drzewo plików podczas pull requesta, między innymi. I daje możliwość oznaczenia, które przeczytałeś. To już jest... Możliwość oznaczenia, które przeczytałeś, już jest w GitHubie od dawna. Ale nie ma tego drzewka. W sensie ona dodaje sporo feature'ów, które od dawna są w Bitbuckecie. Do tego zmierzam. Ja nie twierdzę, że GitHub się tutaj nie rozwija, ale osobiście mi się to robi wygodniej. Może to jest kwestia, wiecie, przyzwyczajenia. Może narzekam, ale... Ostatni raz używałem Bitbucketa gdzieś w 2013 roku albo 2014 i wtedy mi się nie podobało. To się dużo zmieniło. No, to jeszcze Solana wspierało chyba z tego, co mi się wydaje. Nie. Czy nie? Mercurial. Mercurial na pewno był. No. A tak w sumie gadamy o tym rozwoju GitHuba i tak dalej. Ty, Michał, miałeś coś a propos historii GitHub SDK, czy mi się wydaje? Tak. Poczekaj, tylko to znajdę. Już się podrzucam wtedy. Mam, dobra, dziękuję bardzo. Tak. Nie wiem, czy kiedyś mieliście okazję używać paczki, która pierwotnie znajdowała się na repo OctoKit REST. Ja używałem, tak. Używałeś, to tak, ja pierwotnie, jeśli pamiętacie, to pierwotnie w ogóle nie było stworzone przez GitHuba. Tam znajduje się JavaScriptowe SDK do API GitHuba i to ma dosyć długą i burzliwą historię, bo to potem przeszło do GitHuba, oni zaczęli gdzieś to bardziej się tym opiekować, potem się to podzieliło na milion paczek, potem się znowu zmonorepowało z tego co pamiętam. I w międzyczasie, tak puchnąc do kolejnych wersji, używanie tego stało się po prostu mało wygodnie, w sensie ilość konfiguracji, jaką trzeba było popełnić, była dosyć nieprzyjemna. Nie wiem, czy Michał masz podobne odczucia. Prawdę mówiąc, znaczy używałem tego kiedyś i używałem tego ponownie całkiem niedawno. I paradoksalnie kiedyś moim zdaniem się tego lepiej używało, jak to jeszcze nie było oficjalnie przez GitHuba robione. Bo to wtedy była taka malutka poczuszka, która robiła jedną rzecz. Potem to się stał kombajn, który wiecie, krawaty wiąże i tak dalej. Kiedyś to też było właśnie proste w użyciu, a teraz, żeby cokolwiek tam zrobić, to... Właśnie teraz wyszła wersja numer 17, która znowu wygląda łatwo. W sensie oni tam dają mega fajny przykład, mówią, że teraz możesz to ogarnąć w 10 linijkach kodu i faktycznie ten cały usage i API, które oni dostarczają w JS-ie, wygląda o wiele przyjemniej i można tego ponownie używać. Także jeżeli się zaraziliście do tej biblioteki, do tej paczki, bo nie dało się tego używać, to możecie wrócić. Mi się podoba sformułowanie mityczne 10 linii kodu. Wszystko da się w 10 liniach kodu zrobić, dopóki nie wyjdziemy poza 300. Poczekaj, wszystko da się zrobić, bo nikt nie mówi o tym, jakie jest ograniczenie na długość wiersza. Aha, no tak.